Stolica Warmii po raz kolejny obchodzi swoje święto. Jak co roku na uczestników tego wydarzenia czeka moc atrakcji. Uroczyste otwarcie Dni Olsztyna odbyło się w czwartek 25 lipca. Tegoroczną edycję święta zainaugurował koncert zespołu Plato, który zaprezentował widowni własne aranżacje utworów Marka Grechuty. W piątek mieszkańcy miasta i turyści mieli szansę obejrzeć pokaz iluzjonistyczny oraz bawić się do muzyki wykonywanej na żywo. Nutę nostalgii zapewnił Międzynarodowy Festiwal Katarynek połączony z Paradą Kataryniarzy. W sobotę na miłośników zakupów czeka jarmark jakubowy, na którym każdy znajdzie coś dla siebie. Niewątpliwą atrakcją dnia będzie również recital Tomasza Stockingera i koncert Ani Rusowicz o godzinie 20 w amfiteatrze. W niedzielę świętować będą najmłodsi podczas staromiejskich Figli Migli, a starsi wybiorą się zapewne do Bodo Cafe na muzyczny spektakl retro, który rozpocznie się o godzinie 20. Tego dnia pożegnamy też dźwięki ulicznych katarynek i zrobimy ostatnie zakupy na jarmarku jakubowym.